Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk, nasze studio. Dziś odwiedził Andrzej Padniewski, znany i lubiany i szanowany podcaster, gospodarz z znakomitego podcastu Przyjaciele Kota Wrocka. Ja byłem gościem tego podcastu, dlatego teraz zaprosiłem Andrzeja. I to jest jedyny powód, dzień dobry Państwu. To jest jedyny, proszę Państwa, powód, dla którego go zaprosiłem, no ale miejmy nadzieję, że sobie chłopak poradzi. Andrzej, bo niewielu tu takich jest gości, Andrzej jest kibicem, takim prawdziwym kibicem ekstraklasy piłkarskiej, polskiej ekstraklasy piłkarskiej, bo przeważnie gościmy tutaj jednak fanów Śląska Wrocław. Naturalne jakby jest to zrozumiałe, bo ten program jest o Śląsku Wrocław. Andrzej jest nie tylko Śląska kibicem, ale całej ekstraklasy. Może wytłumaczysz w jednym zdaniem, jak to możliwe, bo w sumie jesteś jedną z niewielu osób, którą znam, która jest fanem właśnie ekstraklasy. No znaczy, bo trudno być fanem takiego wydania piłki nożnej, prawda, jaką reprezentuje ekstraklasy. Znaczy to jeszcze jestem fanem B-klasy i to szczególnie tych wrocławskich grup. A to wszystko grup, jasne. Natomiast, to, tak, to ewidentnie rozumiem, w tę stronę. Natomiast no jednak te 6-8 meczów ekstraklasy oglądanych w każdy weekend nie powoduje w domu lekką konfliktowość, natomiast no myślę, że mimo wszystko oglądanie naszej ekstraklasy, wbrew pozorom kibicowanie, bo na przykład sukcesy w europejskich pucharach powodują, że jednak człowiek odczuwa jakąś radość i chciałby, żeby jednak doszło to do jakiegoś poważnego europejskiego poziomu. Natomiast no, Śląsk Wrocław również występuje w tej ekstraklasie, więc notorycznie oglądam, czy z racji tego, że jestem wrocławianinem, no chodzę na mecze Śląska Wrocław. No dobrze, ale oglądasz te 6 meczów, że współczuję twojej partnerce. No właśnie, świat... to jest ja przykład, no i też gratuluję tobie, ja na przykład tak nie mogę. Słuchaj, ja to tak już, nie to mogę, już wiesz, ja to mogę już... obejrzeć tam jeden, góra dwa i to jeszcze najgorsze są występy w europejskich pucharach w tygodniu, no bo wtedy jednak to już człowiek musi pracować, czy ma jakieś inne obowiązki domowe. Na szczęście one się szybko kończą w kontekście domowym, ale mam nadzieję, że w tym sezonie jednak trochę dłużej nasze zespoły. No i dobrze, jakbyś miał zaproponować widzom, bo nie wszyscy widzowie oglądają Ekstraklasę, prawda, z siłą rzeczy. Co takiego wpływa, że ty chcesz ją oglądać, że ty ją oglądasz i że mógłbyś ją w jakiś sposób właśnie polecić? Znaczy ona jest swoja przede wszystkim. My mamy bardzo łatwy dostęp do tych klubów ekstraklasy i ewidentnie tutaj te pozornie, te najfajniejsze w polskiej piłce nożnej jest to, że Legia Warszawa potrafi zremisować 3-3 z Realem Madryt i to się dzieje raptem parę lat temu. Czyli my jesteśmy tak naprawdę na styk, dosłownie o milimetr od poważnej piłki nożnej i to jest piękne w tej ekstraklasie, bo ona jednocześnie jest taka paździerzowa, ona jest taka niekompetentna w kontekście tego, jak oni grają w tą piłkę, ale jak się skupią przez chwilę, no to potrafią zrobić takie niesamowite wyniki jak remis z Realem Madryt. Czy chociażby wspaniały mecz z Borussią Dortmund 4-8, jeśli dobrze pamiętam. Też wspaniały faktycznie. No ale to ewidentnie się oglądało, więc tutaj ten element powodujący, że jesteśmy tak na styk, a nie wiemy, którego tego elementu brakuje. Czeskie kluby ekstraklasy z dużo niższymi budżetami potrafią w europejskich pucharach naprawdę robić dobre wyniki. Ja tą ekstraklasę oglądam, no bo jednak tutaj z racji tego, że te kluby są, zresztą bardzo lubię odwiedzać stadiony we wszystkich miastach, w których gra polska ekstraklasa. Bardzo, to jest pięknie opakowane na wspaniałych stadionach, no ale brakuje tego elementu X, który by spowodował, żebyśmy... Podstawy tego wszystkiego, czyli poziomu piłkarskiego, bo ten jest, umówmy, znaczy muszę ci pogratulować tej myśli, tej naprawdę ciekawej myśli, że my jesteśmy o milimetr od Realu Madryt. Znaczy, no ja nie mówię od Realu Madryt, ale jednak od tego, nie, ale żeby... to naprawdę szanuję Andrzeju, to jest ciekawe i naprawdę jest no, ale nie powiesz, że w meczu Legia Warszawa-Real Madryt było widać taką różnicę no, nie, pomiędzy... Nie, nie było widać. No, mecz był dawno. Mecz był, ja już nie pamiętam, czy Real grał o nic wtedy już w grupie. Chyba nie, Chyba nie. My nawet wygrywaliśmy w tym meczu tak, 3-2, przegrywając wcześniej 2-0, zdaje się, to było naprawdę ciekawe, mówię my, no bo ja tak samo jak ty, ja wszyscy chyba normalnie kibicuję wszystkim polskim drużynom w europejskich pucharach. Śląsk Wrocław ostatnio w tych europejskich pucharach grał rok temu. Z takim sobie skutkiem zostaliśmy pogonieni przez bardzo przeciętną drużynę z Izraela. Teraz w ubiegłym sezonie ledwo się utrzymaliśmy. Teraz gramy o spokojne bytowanie w Ekstraklasie. Jak będzie coś więcej, to super, oby nie było nic mniej. Natomiast wygraliśmy z Lechem Poznań tak. Na wyjeździe z mistrzem Polski, bo może się z Ekstraklasy pośmialiśmy się trochę, tak, a teraz spójrzmy na to już, postarajmy się przynajmniej poważnie. Wygraliśmy na stadionie mistrza Polski 1-0.
mecz chyba zagrany przez nas bardzo mądrze taktycznie, prawda? Tak, i ewidentnie był najfajniejszy w tym meczu, pomimo tego, że Lech miał jednak jakieś sytuacje w końcówce, to oglądając ten mecz, ani przez chwilę nie było czuć, że oni tam są w stanie coś zrobić. To moim zdaniem tylko tutaj jest jeden problem, to jest bardziej wada Lecha niż korzyść Śląska w tym meczu, bo Śląsk, tak jak powiedziałeś, stara się być gdzieś w środku tabeli, natomiast to, co prezentuje w tym momencie Lech w Ekstraklasie, no to woła o pomstę do nieba i nie mam bladego pojęcia, jak ci zawodnicy się przygotowywali i co ten Amaral, czemu Amaral wygląda tak, jak wygląda. W normalnych warunkach nie sądzę, żeby ten mecz tak był w stanie się skończyć, że Lech nie byłby w stanie docisnąć. Natomiast chwała dla Śląska za to zwycięstwo, absolutnie jest to ważne zwycięstwo. Mam nadzieję, że piłkarze Dziurdziewicza, no mam nadzieję, no bo też idę na Krakowie w najbliższy weekend, że poniesieni tym zwycięstwem zaczną osiągać jakąś serię zwycięstw. Może to dobrze wpłynie na zespół. Czy ten zespół już jest według Ciebie poukładany? Bo wygląda się, że w defensywie tak, mamy trzeci w pięciu kolejkach, trzy razy na zero z tyłu. No to budzi szacunek. Tracimy mało bramek, tam jest jeden wyjątek, mecz z Koroną Kielce, ale ten mecz był trochę tam dziwny. No zespoły Dziurdziewicza, z tego co kojarzę, zawsze dobrze grały w defensywie, więc tak naprawdę tutaj pod tym kątem ja się nie martwię. Tam personalia są takie, że bodajże na lewej obronie czy na bokach obrony będzie duży problem odpukać, jeżeli się przydarzy jakaś kontuzja. Natomiast no tutaj wydaje mi się, że jeszcze mi brakuje tej myśli w Śląsku. Kiedyś rozmawiałem z tobą, tak, że ty mówisz, że młodzi Polacy, którzy szkoleni byli w zagranicznych klubach, są ściągani do Śląska. Ja tego nie widzę, żeby to przynosiło jakąś jakość dla zespołu. No Jeboa teraz jest bardzo fajnym transferem. Mam nadzieję, że ten chłopak naprawdę odpali na takim poziomie. To jest Niemiec. Że będzie gwiazdą. Absolutnie. No ale właśnie Jarzębowski Jastrzębski, przepraszam. A to jest akurat Polak wychowany za granicą. No właśnie. Oni nie wnoszą tej jakości dla zespołu, którą można by się spodziewać. Bo to tak by wygląda, jakby ktoś odpalił Football Managera i po prostu szukał Polaków grających za granicą. I po prostu w ten sposób wymyślił sobie, że ja mam politykę transferową. Ja nie widzę tej polityki transferowej Śląska. Oczywiście od czasów mistrzowskiego zespołu, który był kapitalnie poukładany przez Teresa. No tak, bo właśnie rozmawialiśmy u Ciebie w podcaście o tym, że no ja przedstawiałem strategię Śląska, do niedawna taka była, że sprowadzamy młodych piłkarzy, którzy przychodzą do nas za bardzo małe pieniądze albo wręcz za darmo, a później ich transferujemy na zachód. To się sprawdzało do pewnego momentu, a później coś niestety chyba siadło, bo przyszedł Praszelik, on odpalił, został sprzedany do Włoch, a później przyszedł Marcel Zylla na przykład, który teraz jest kompletnie poza kadrą, to jest wychowany właśnie w Bayernu Monachium, prawda? Przeszedł wszystkie szczeble w Bayernie Monachium. To tam się nie da być słabym, żeby przejść. Znaczy słaby piłkarz by nie przeszedł wszystkich tych szczebli, on nie zadebiutował w pierwszej drużynie, ale od juniora do seniorskiej przecież piłki w drugiej drużynie Bayernu wszystko to, że tak powiem, odhaczył. No i co? I faceta nie ma. No właśnie jest w drugiej drużynie, nawet nie wiem, czy on tam gra, szczerze mówiąc, w jakim... Ale piękny gol z kotwicą Kołobrzeg, nie wiem, czy widziałeś. Nie w końcówce na 2-2 rezerwę Śląska, jeden z zawodników schował się za bramką, położył piłkę i obiegł go i strzelił go. Kapitalne. Polecamy również rezerwę Śląska grające na Oporowskiej. No właśnie, ale a propos rezerw, bo zwróć uwagę, bo do pierwszego zespołu Śląska po raz kolejny wskakuje w zasadzie Konrad Poprawa. Facet, 20 chyba już teraz 3-letni, dość stoper i za każdym razem, kiedy on wskakuje do składu, on później z różnych... Wcześniej było tak, że wskakiwał, później z różnych powodów nie grał, mimo że grał, prawda, dobrze. No ale teraz wygląda na to, że będzie grał. Ale dochodzi, do czego ja zmierzam? Do tego, że wchodzi facet z rezerw, prawda, i nie widać żadnej różnicy. To nie ma takiej dużej gość różnicy. Jest wyróżniającym się piłkarzem Śląska. Ja dlatego nie rozumiem, czemu Śląsk stara się przeprowadzać transfery zagraniczne, które nie wnoszą jakości do zespołu, a nie wyprowadza tych młodych chłopaków z akademii. Ja wiem, że to jeszcze nie jest akademia na poziomie Lecha Poznań, czy odpuka, przepraszam za to sformułowanie, Zagłębia Lubin, bo tego chyba nie powinno się mówić, ale to tak jest już po mnie, natomiast no jest to akademia, w której naprawdę wychowuje się, czy nawet w Ślęzy Wrocław, przecież tuż obok, wychowuje się mnóstwo kapitalnych dzieciaków, które mogłyby stanowić trzon tego zespołu w perspektywie paru lat. Zresztą to jest jedyny tak naprawdę model, w którym Śląsk Wrocław będzie w stanie się sam finansować. No, kontraktami zagranicznych zawodników za 100 tysięcy złotych miesięcznie, którzy nie wnoszą jakości, no to raczej nie jest dobry model biznesowy, no ale tutaj... No nie jest to dobry model biznesowy, bo prowadzi donikąd, prawda? No ale tutaj ja będę trzymał kciuki za władzę Śląska, no bo budujemy akademię. Mówię budujemy, bo to jest... No niestety, ty i ja z naszych podatków budujemy ale akademię. Ale umówmy się, że to nie są wielkie pieniądze, bo to jest tam duże dofinansowanie od Ministerstwa Sportu, prawda? No. Zostawmy ten temat, bo się pokłócimy. Ale dlaczego? Bo jeszcze możemy się pokłócić byle szybko, bo mamy jeszcze 5 minut, natomiast chodzi mi o to, że no jednak akademia to nie ma być zabawka, prawda, dla Śląska Wrocław, tylko to jest projekt. Ja naprawdę tutaj się cieszę, że prezydent Sutryk zdecydował się na realizację. To jest projekt, który będzie raz, że pozwalał trenować młodym drużynom, młodym piłkarzom Śląska Wrocław, ale dwa też innym piłkarzom z innych drużyn na terenie miasta, a trzy
będzie tam część otwarta dla wszystkich wrocławian. Tam ma zostać na przykład zaadoptowana rzeka Ługowina do tego, żeby tam, nie wiem, ryby łowić. Te projekty są zawsze śliczne, tak? Stopy moczyć, nie wiem, ale tam ma być, to nie ma być projekt taki stricte Śląsk-Wrocław. Te projekty są śliczne i one zawsze fajnie wyglądają na papierze. Ja polecam wszystkim, jakby byli kiedyś w Berlinie, zobaczyć sobie boiska treningowe Union Berlin, które są po prostu otwarte dla wszystkich. Każdy tam może grać w piłkę i jest to w lesie. Fenomenalna sprawa. Ten projekt nie idzie w tą stronę. To udawanie, że to będzie dla wszystkich wrocławian i ty i ja będziemy mogli przyjść i pograć tam w piłkę, no wydaje mi się, że to tak właśnie papier wszystko przyjmie. Natomiast przy samej inwestycji w Akademię Śląska Wrocław, ja nie rozumiem, czemu to jest realizowane z publicznych pieniędzy, bo nie będzie dla Wrocławia, tylko będzie dla piłkarzy, czy Śląska, czy Ślęzy, czy Parasola, nieważne, wszystkich tych klubów, ale nie dla wrocławian. Natomiast jeżeli Jacek Sutryk wyskakuje i mówi 100 milionów tak na tą Akademię nie, ma... Nie, 20 chyba. Dobra, 20 parę milionów, a jednocześnie potrafi powiedzieć, że na nic nie ma pieniędzy, no to tak, no jeden z drugim komunikatem wygląda troszeczkę niepoważnie. No dobra, tylko ja nie chcę wchodzić tutaj w rolę mecenasa Jacka Sutryka, ale jestem w stanie zrozumieć to, co miał prezydenta na myśli. Otóż 20 milionów na Akademię to nie są duże pieniądze w budżecie Wrocławia, ale jakby on dlatego powiedział, że nie ma na nic pieniędzy, bo 20 milionów to jest nic. A chodziło o na przykład 400 milionów na dużą inwestycję, prawda? Czy miliard złotych. No to możemy powiedzieć, że 2 miliony utopione w koncercie Dawida Podsiadła, wracając do stadionu, to też nic. No, nie możemy w ten sposób podchodzić. No dobrze, ale ja staram się zrozumieć Sutryka i jakby będę bronił tej inwestycji, która naprawdę nie ma być stricte inwestycją biznesową dla piłkarskiego klubu, który zaraz będzie pewnie prywatny. Zostawmy to, nie będę też polemizował z tobą. Marcin, ale to o to chodzi, że nie zawsze nie musimy się zawsze zgadzać. To był absurd i naprawdę się dziwię, że że prokuratura się tym chyba nie interesuje. Jeszcze. Być może powinna, dlatego że jeżeli w Gdańsku taki koncert jest organizowany, nikt za niego nie płaci, a we Wrocławiu płacimy za to z publicznym między 2 miliony złotych, to coś tu jest nie tak i wydaje mi się, że ktoś to powinien chyba sprawdzić mocniej niż oby to dziennikarze. Zostawiając Dawida Podsiadłę i jego koncert, Akademia Śląska Wrocław to jest bardzo fajny projekt. Jeżeli byśmy mieli taką sytuację, żebyśmy do tej pory nie utopili naprawdę setek milionów złotych w tym klubie, który dalej nie potrafi wygenerować dochodu, a kluby piłkarskie na świecie są dochodowe, przepraszam, na świecie, w Czechach są dochodowe, to w tym momencie byłoby to dla mnie racjonalne. Jeżeli mamy sytuację, w której naprawdę jako podatnicy wydaliśmy grube, nie wiem czy już nie 100 milionów złotych za kadencję Jacka Sutryka, moje wątpliwości dotyczące tej inwestycji są naprawdę bardzo duże. Ale trzymam kciuki za Akademię Śląska Wrocław, żeby była jasność. Niech te dzieciaki wchodzą do ekstraklasy i robią wyniki temu klubowi. No dobra, ty jesteś byłym aktywistą miejskim. To jest taki lewacki ktoś, nic mu się nie podoba i tylko by tramwajem jeździł dookoła miasta. Bardzo mi się podoba to, że mamy fenomenalny klub ekstraklasy, na który bardzo wszystkim polecam, jeżeli słuchają tego, tylko również nie fani Śląska. Warto dla samej atmosfery pójść na stadion we Wrocławiu. I jest najbliższy mecz już w sobotę, zdaje się, tak? Z Krakowią. Krakowia, nie wiem, czy ona jest pokonana, chyba nie. Tak, w ostatniej kolejce przegrali z Piastem Gliwice u siebie 1-0. Przegrali u siebie tak z Piastem Gliwice. Widzisz, jednak śledzę lepiej Ekstraklasę. Tak, to prawda. To prawda, natomiast raczej gra Krakowia nieźle w tym sezonie. Absolutnie. Delikatnie mówiąc nieźle, no bo to jest ich pierwsza porażka. Jaki wynik prognozujesz? Wiesz co, no to będzie dobry mecz przede wszystkim w Ekstraklasie prognozuję. Ja się nie bawię w żadne tego typu zakłady, więc nigdy nie prognozuję wyniku. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę interesujący mecz, bo właśnie mam nadzieję, że Śląsk poleci na fali zwycięstwa w Poznaniu. Krakowia też dobrze gra za Zielińskiego, fajnie ofensywnie, więc mam nadzieję, że po prostu czeka nas bardzo ciekawe widowisko. I trzymam kciuki przede wszystkim za jedną rzecz. We Wrocławiu najfajniej ogląda się mecze, na których jest ponad 30 tysięcy ludzi. Na ten mecz może jeszcze nie, ale mam nadzieję, że w tym sezonie jeszcze będzie frekwencja na tym poziomie, na naszym stadionie w Ekstraklasie. Tego życzę władzom. Oczywiście, życzmy sobie tego wszyscy zresztą nawzajem. Tak może być już we wrześniu, bo teraz załóżmy, że wygramy, teraz będzie z 15 tysięcy, wygramy, kolejny mecz będzie 20 i tak. Właśnie o to chodzi, tak, w momencie, kiedy Śląsk fajnie wszedł w Ekstraklasę. Musimy dobrze grać i wtedy kibice będą stadion zapełniać, tak jest zawsze, tak było i tak będzie. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem Andrzej Padniewski, przyjaciele Kota Wrocka. Możecie Państwo odsłuchiwać sobie tego podcastu. Polecam odcinek z Marcinem. Tak, bo nie brak głosów, że to był najlepszy z dotychczasowych odcinków. We wrześniu będziecie mieli jakieś ciekawych rozmówców? Tak, myślę, że mogę już powiedzieć, że są
było w felietonie na tu Wrocław, że Krzysztof Balawajder w prywatnej rozmowie zadeklarował, że będzie gościem podcastu, więc, ale będziemy mieli dla pana prezesa, no myślę, że nie pójdziemy w tą stronę, jak tutaj w telewizji Echo często na trudne pytania odpowiada, to my ich mu nie będziemy zadawać. Nie będzie żadnych trudnych pytań, to tylko proszę nie pytać, skąd się wziął kotek Wrocek. Wchodzi mi do tego prawdziwego, żywego kota Wrocka, tego Jacka Sutryka. Nie pytajcie prezesa Balawajdera. Zadzwonimy do ciebie, żeby zadał to pytanie osobiście. Nie wolno pytać o takie rzeczy. Nie wolno, dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy. Serdecznie pozdrawiamy, do widzenia.